Wycieczka rowerowa, warsztaty artystyczne, koncert i pokaz prac warsztatowych. To tylko część działań, jakie zostały zrealizowane podczas projektu Kultur Pop-up Plener Artystyczny, w którym wzięła udział młodzież ze Szklarskiej Poręby. Wspólnie wymyśliliśmy ten projekt. Wcześniej była prowadzona również diagnoza potrzeb młodzieży. Cieszę się, że udało się młodzież wyciągnąć z domu, ponieważ było to działanie dwudniowe. Młodzież była naprawdę zaangażowana. Rajd rowerowy na chatkę górzystów był nie lada wyzwaniem, ale zrealizowane tam warsztaty zrekompensowały trudy podróży. Bardzo mi się podobało, szczególnie te warsztaty i nocleg, bo na noclegu dużo porozmawiałem z moimi przyjaciółmi, z którymi się rzadko widzę. Robiliśmy aparat, który się sam naświetlał przy słońcu. A tak to rysowanie światłem, to obiektyw po prostu był ustawiony na określony czas i mogliśmy narysować latarkami. Można było pokazać, co chcemy wyrazić na tych zdjęciach, co chcemy narysować tymi latarkami. Kolejny dzień to podsumowanie i prezentacja efektów warsztatów na czwartym peronie, a także koncert zaprzyjaźnionego zespołu z domu dziecka. Przybyli do nas goście na to podsumowanie, byli rodzice, były osoby zaprzyjaźnione, także młodzież mogła się też podzielić swoimi doznaniami, przemyśleniami, także myślę, że to był fajny czas. Na czwartym peronie, że się wszyscy pytaliśmy, kto będzie robić, jaką będziemy pizzę zamawiać. Fajny był występ, była fajna atmosfera. Projekt pokazał, jak ważna dla młodych jest integracja i klub młodzieżowy. I szczególnie podobało mi się, że zaangażowanie pani Asi i pani Ani. Bardzo mi się podobało, że też pan Bart udzielił nam właśnie tych warsztatów. Czy takich projektów powinno być więcej? Oczywiście, żebyśmy się nie nudzili. Jeśli by było chociaż takie coś jeden na miesiąc, to by było fajnie. Projekt Kultur Pop-up realizowany był w ramach programu Bardzo Młoda Kultura i wzięło w nim udział ponad 20 młodych ludzi ze Szklarskiej Poręby.